witam Państwa i nasz gość Robert Więckiewicz, myślę postać, której już przedstawiać nikomu specjalnie nie trzeba. Panie Robercie, obrazi Pan na mnie, jak powiem, że jest takim Pan filmowym gangsterem. Słynie Pan z tego, że właściwie wszystkie Pańskie role to takie postaci z ciemnym charakterem? No trochę się obrażę, bo to znaczy, że Pan się zatrzymał mniej więcej tak no, 5 lat temu mniej więcej na oglądaniu filmów ze mną. Nie, no wie Pan, no tak, oczywiście większość ludzi tak to kojarzy, ale ktoś, kto rzeczywiście widzi i ogląda filmy z moim udziałem, no to już spokojnie może zapomnieć właściwie o tym czasie, kiedy grałem tych złych twardzieli. Ale to nie oznacza, że na przykład jak ktoś Panu teraz zaproponuje jakąś tego typu rolę, że Pan odmówi, bo zmienia Pan imidż, zmienia Pan swój wizerunek. To nie jest kwestia zmiany imidżu, to jest po prostu kwestia pewnego rozwoju. Chodzi o to, żeby żeby właśnie unikać takich sytuacji, wie Pan, żeby po prostu nie być ciągle postacią, która się jednoznacznie kojarzy. No, myślę, że podobny problem mógłby mieć ktoś, kto przez całe życie gra rolnika, prawda, i ktoś go pyta, dlaczego Pan ciągle gra rolników, prawda? No miałby też z tym problem, żeby nagle zagrać hydraulika, prawda. To jest kwestia wyboru po prostu ról. Chodzi o to, żeby robić to, co się lubi i żeby robić to, co interesuje po prostu w danym momencie. Był taki moment rzeczywiście, że z racji pewnej łatwości, którą mam i z racji pewnie warunków fizycznych, gęby, byłem chętnie obsadzany w rolach takich właśnie rzezimieszków. Ale ja myślę, że w momencie, kiedy już serial Odwróceni i film Świadek Koronny, właściwie to jest koniec tego typu historii. Myślę, że już właściwie w tym momencie nie wiem, co bym jeszcze mógł dodać do w swojej wizji gangstera. Odłóżmy tych gangsterów na moment. Przez pewien czas utarło się mówić, że Robert Więckiewicz to mistrz drugiego planu. Był taki okres, początki, i nastąpił taki przełom, że Robert Więckiewicz stał się postacią, która kreuje doskonałe role pierwszoplanowe. Co było takim przełomem? To był ten Vinci, o którym wszyscy mówią? Tak sądzę. To była pierwsza główna rola, no więc w tym sensie na pewno to był przełom. Ja już przed chwilą o tym mówiłem, ale tutaj podzielę się z telewizami jeszcze raz. Ja myślę, że to dało jakby wszystkim pewną odpowiedź na to, po pierwsze, że znaczy reżyserom, ewentualnie producentom to dało odpowiedź na to, że ja jestem w stanie zagrać główną rolę w filmie i że to działa. I mnie też to dało odpowiedź na to, że na to, taką samą właściwie odpowiedź, że jestem w stanie pociągnąć taki film. Natomiast z drugiej strony to było po prostu w moim przypadku, myślę sobie dzisiaj z tej perspektywy, że to był jakby kolejny naturalny etap rozwoju. Byłoby chyba bym się nie cieszył, gdybym zatrzymał się tylko na tych drugich planach i na tych epizodach, bo jednak zawsze chciałem, to co wcale nie oznacza, że ja unikam jakichś mniejszych ról. Absolutnie. To wcale nie jest tak, że ja już teraz tylko główne role. Wręcz przeciwnie. Ciekawa, drugoplanowa, czy nawet ciekawy epizod jest po prostu zrobiony idealnie, jest wielką przyjemnością. No ale tak jak powiedziałem, że no, aktor... Znaczy w moim przypadku było tak, że to po prostu był kolejny etap, no, który się pojawił akurat w tym momencie. No, dla niektórych może mogło być za późno. Ja miałem tam, nie wiem, 30 parę lat wtedy. Więc niektórzy grają główne role, mają 20 parę lat, wie Pan. Ja do tego powoli dojrzewałem, to jak się działo. Tutaj już się coś wyczerpało i nagle się okazało, że Juliusz Machulski zaryzykował. Chociaż on twierdzi, że on w ogóle nie ryzykował. On wiedział, że to się uda. No i później się już potoczyło. I dzisiaj właściwie mogę się cieszyć z tego, że ludzie, którzy decydują, że reżyserzy, scenarzyści, producenci mają do mnie na tyle zaufania i chcą mnie obsadzać w głównych rolach. No, mogę się z tego cieszyć tylko. Ja nie powiedziałem tego o tych rolach długoplanowych w takim pejoratywnym znaczeniu, bo
Teraz sobie właśnie przypomniałem, że Irena Kwiatkowska całe życie była mistrzynią drugiego planu i była temu wierna do końca w sumie. W tym nie ma nic złego, tak jak mówię, po prostu no, tak się układa. No, możemy mówić, co by było gdyby, przecież to nigdy nic nie wiadomo. No. Ja wcale nie narzekam na to, że Juliusz Machulski mi zaproponował wtedy, no, w ogóle. To nie jest tak, że ja tego żałuję. Tak się stało. Tak się stało i moim zdaniem dobrze się stało. Dla mnie się dobrze stało. Dla filmu też. Panie Robercie, Północ-Południe, dobrze sobie przypomnę? Tak, Północ-Południe. Tam zagrał pan 5 ról w jednym filmie. No to ja też było... To pytam. Dlaczego? Bo Łukasz jest chyba stąd, z Torunia. Tak, prawda? Tak. Tak, no to była fajna praca. To było, bo to rzadko się zdarza, żeby aktor miał możliwość w jednym filmie zagrać 5 różnych postaci. I to była fajna zabawa. Rzeczywiście myśmy dosyć mocno się nagimnastykowali, żeby mieliśmy mało czasu, więc nie mieliśmy jakiegoś takiego komfortu, że po prostu miałem czas, żeby się jakoś zmieniać, tylko to się działo bardzo szybko, czasami z dnia na dzień. Natomiast no, oczywiście bardzo ciekawe doświadczenie aktorskie, żeby pogrzebać w sobie i znaleźć jakieś charakterystyczne cechy danej postaci, prawda? Jak ona mogłaby wyglądać, zachowywać się i... Tak, różnych postaci dodajmy. Tak. To był jakiś grzybiarz, jakiś tam tirowiec obleśny, jakiś tajemniczy człowiek z nożem, prawda? Więc no tak, to bardzo fajnie, że Łukasz tak to wymyślił i zaproponował mi te 5 kawałków. To do dzisiaj bardzo fajnie wspomina tę pracę i myślę, że ten film działa jeszcze po tych latach. Chciałem zapytać o... taką rzecz Jerzy Sztur, tutaj obecny na festiwalu, on odbierał chyba Złotego Anioła za niepokorność twórczą, powiedział coś takiego, że mamy aktorów, którzy trwają i są nieprzemijający, i aktorów, którzy pojawiają się na 5 minut. Ci, którzy pojawiają się na 5 minut, to tacy, którzy zaczynają w serialu, robią szybką, błyskotliwą karierę i giną. Pan by się do których aktorów zakwalifikował? Do której grupy według Jerzego Sztura? No to niech pan mnie zakwalifikuje. No ja uważam do tej pierwszej. To znaczy ci, którzy szybko giną? Nie, ci, którzy trwają, nie przemijają. Ponieważ pan już, tak jak powiedział, zaczynał dosyć dawno i ta kariera teraz dopiero nabiera tego rozmachu. Ja też zaczynałem w serialu. Myślę, że to nie jest kwestia, wie pan... Ja wiem, co Jerzy Sztur miał na myśli. Ja miał na myśli raczej troszeczkę jakby... chyba głębiej myślę o tym zjawisku. Znaczy, że ja jakby młodzi, szczególnie młodzi ludzie są bardzo niecierpliwi po prostu i wydaje mi się, że ten moment, kiedy chwycą ten serial i zdobędą jakąś tam, na jakimś poziomie popularność, prawda, gdzieś tam zrobią mi parę zdjęć i parę osób tam, czy tam może więcej niż parę zobaczy ich w telewizji, to już jest to. Nie, to nie jest to. To w ogóle nie jest to. To w ogóle nie o to chodzi. To zależy, jak się traktuje ten zawód. Jeśli ktoś chce być właśnie takim meteorytem i taką gwiazdą 2 sezonów, no to wtedy wchodzi i robi wszystko wokół siebie, żeby tak się stało. Ja nigdy nie miałem takiego myślenia. Na początku też grałem w różnych serialach i wcale tego nie traktowałem. Wie pan, najgorzej jest, zależy jak to się traktuje, bo jeśli to jest tylko zarabianie pieniędzy i po prostu szybka praca, tam odcinanie właśnie kuponów, no to wtedy to nie ma sensu. Ja uważam, że może nie w każdym, bo są rzeczywiście bardzo słabe seriale, ale wydaje mi się, że w serialu też się można się czegoś nauczyć i też można stworzyć w miarę dobrą rolę. To jest kwestia zaangażowania, to jest kwestia podejścia do tego, jak się to robi. Natomiast w moim przypadku było jasne, że to jest tylko etap do tego, żeby robić filmy i ja miałem jakąś perspektywę po prostu. Nie wiedziałem, kiedy to się stanie, nie wiedziałem, czy to się w ogóle stanie. Natomiast ja nigdy nie myślałem o... Przede wszystkim nigdy nie myślałem o popularności, bo to mnie w ogóle nigdy nie interesowało. To jest skutek uboczny tego, co się robi później. Niektórzy o to specjalnie zabiegają, prawda? Bo to jest to cały proces. Dlatego mówię, no więc ja raczej... gdyby pan mnie spotkał w Warszawie, to byśmy tej rozmowy nie przeprowadzali. Tutaj jestem przy okazji festiwalu, więc jakby to są inne prawa, prawda? Jestem dlaczego nie? Dlaczego ja bym pan spotkał w Warszawie? Dlatego, że ja nie rozmawiam, wie pan. Ja rozmawiam tylko i wyłącznie przy okazji premier, bardzo rzadko przy innych okazjach. I na festiwalach, rozumiem. Tak, i wtedy tak, no bo tutaj jest powód konkretny. Natomiast jak ktoś mnie zaprasza, żeby pogadać o... czy wolę mielone, czy z grilla, czy schabowe, no to wtedy nie bardzo.
Natomiast, tak jak powiedziałem, w moim przypadku jest tak, że ja miałem po prostu jakiś cel dalekosiężny i ten cel jeszcze nie został jakby osiągnięty. Znaczy, wie pan, ja po prostu sobie pomyślałem, że jeśli mam 30 parę lat, no to jak dobrze pójdzie, to przede mną jeszcze 30 lat aktywnej działalności. No to trzeba coś przez ten czas robić, tak? No to jeśli ja w ciągu 3-4 lat się spalę, no wtedy będę musiał tyle samo albo dwa razy tyle odczekać, żeby ktoś sobie znowu mógł o mnie przypomnieć albo za mną zatęsknić, prawda? Więc ja tą drogą nie szedłem po prostu. Ja szedłem bardziej wyboistą drogą. Zresztą tak jak powiedziałem, nie zadebiutowałem w wieku 20 paru lat od razu po szkole, tylko miałem naokoło po prostu. No a tak jak, no, tak jak pan Jerzy powiedział, no, że jest taka łatwość dzisiaj rzeczywiście. Oni mają trochę łatwiej, jakby się dostaną już i... A to nie, to jeszcze jest powoli. To trzeba jednak... No trzeba jednak parę rzeczy zrobić. Jesteśmy na festiwalu Toffee Fest, takiego kina niepokornego. Właśnie, i teraz pytanie, co to jest kino niepokorne? Czy można tak kino w ogóle klasyfikować? Bo niektórzy uważają, że mamy te super komercyjne, wielkie produkcje, no i niskobudżetowe filmiki, które właśnie już ze względu na sam fakt, że są niskobudżetowe, już wchodzą do tego kanonu kina niepokornego, offowego i tak dalej. Nie, to wcale nie. Chyba ten podział jest sztuczny. Wie pan, wydaje mi się, że duży budżet, że film z dużym budżetem też może być niepokorny. Nie wiem. Można by powiedzieć, że na przykład Incepcja jest filmem niepokornym, prawda? Bo jest tak wymyślony formalnie, niebywale, prawda, że nikt wcześniej tego właśnie tak nie zrobił, prawda? A to był gigantyczny budżet. Więc ja myślę, że to jest kwestia twórców raczej, to wie pan. No, jakby twórca odciska jakieś swoje piętno na filmie w tym przypadku, więc to raczej dotyczy tych ludzi, prawda? Jim Sheridan, który tutaj jest gościem, prawda, tego festiwalu, to jest twórca niepokorny. To jest twórca, który idzie pod prąd, który łamie pewne stereotypy, który nie boi się powiedzieć prawdy, który nie schlebia niskim, najniższym gustom, prawda? To jest dla mnie człowiek niepokorny. Są ludzie, którzy w pewnych określonych warunkach mogliby zrobić coś tak, łatwiutko, a jednak wybierają tę trudniejszą drogę. Znaczy, wybierają mówienie o rzeczach istotnych, o rzeczach ważnych, które być może nie są fotogeniczne w kinie, że to nie jest awatar, prawda? Ale to są rzeczy, które bardzo mocno dotykają pana, panią, mnie i jeszcze innych widzów. Także to jest jakiś rodzaj. Poza tym niepokorność to jest też odwaga. To jest też odwaga mówienia. Bezkompromisowość. Tak, to jest po prostu nie pójście na łatwiznę. To jest przemawianie własnym głosem. To jest swój charakter pisma. Nie? Wojtek Smarzowski, Paweł Borowski, prawda? Borys Lankosz również. Ci młodzi, bo akurat wymieniam tych młodych. To jest taka generacja w Polsce, która już w tym momencie, prawda, przy okazji swoich debiutów i tych drugich filmów, już widać, że oni mają swój charakter pisma, że oni się nie poddają takiemu dyktatowi rynku, że musi być box office, prawda, numer jeden i 3 miliony widzów, prawda, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko oni myślą innymi kategoriami. Oni chcą robić kino po prostu. Oni chcą robić kino, które będzie poruszało, które będzie ważne, które będzie jakimś głosem, ja nie wiem, w dyskusji o tym, jak żyjemy, kim jesteśmy, o tej rzeczywistości. Takie kino tutaj oglądam. Nie mogę się oprzeć na koniec i nie zadać tego pytania. Z grilla gotowane czy smażone? No, obecnie właśnie nie, bo w ogóle zrobiłem dosyć dużą pauzę, jeśli chodzi o mięso. Teraz są wakacje, więc będą rybki. Dziękuję serdecznie. Robert Więckiewicz był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki.